zadowolony? Jestem codziennie zadowolony. Za dużo wymagam może, o. Ja zadowolony jestem, tylko za dużo wymagam. Okay. Stefana dziadka poszedł. Od samego początku uwielbiałam odwiedzać gospodarstwo państwa Dębińskich. Świetni, otwarci i ciepli ludzie. Mądrze prowadzone rodzinne gospodarstwo. Pozdrowienia dla pani Marysi, która zawsze gości mnie jak domownika. Zapraszamy do kwitnącego sadu. Pierwsze pytanie. Od czapy. Słucham. Takie zupełnie. Ile lat ma ta gala? 9. 9 lat. Tak. I myślisz, że jeszcze jak długo będzie w tym sadzie rosła? No mam nadzieję, że jak najdłużej, ale podejrzewam 4-5 lata. A najstarszą galę kiedy sadziliście? Prążkowaną, bo chyba na niej się chcemy skupić, bo na kurczę. Niej... Na niej pieniądze robicie? Tak. Na paskowanej. No od początku, odkąd nas namówiłaś, na paskowaną. Ja? No to nie. Raczej to namówiłaś. Wasza decyzja. Tak, ale nam podpowiedziałaś, co sadzić, no to do tej pory pieniądze są z niej. O. Do tej pory są pieniądze. A jakie jeszcze odmiany macie takie, które ciebie satysfakcjonują finansowo? No bo o kwiecie to nie będziemy mówić, bo one wszystkie pięknie kwitną. Odmiany, które finansowo, no na pewno w tym roku ciężko znaleźć taką odmianę, ale w perspektywie lat może. Tak. Red Delicious. Red Delicious. No okay. I tam jego sporty. Aha. Ewelina. Okej, okay, super, bo jesteście w grupie, która nią handluje. A powiedz mi, a z perspektywy, bo jesteście drugim pokoleniem sadowników z bratem? No dziadek już zaczął coś sadzić, on zapoczątkował, potem rodzice, no i my teraz kontynuujemy. A to z ich perspektywy, jakbyś powiedział, są jakieś takie odmiany top, które po prostu dały taki zastrzyk finansowy, że można było marzenie spełnić? U rodziców. Od rodziców? Ojejku, chyba... Idaret. Król Idaret, no proszę. Na tamte czasy, no chyba on tak potrafił napompować gospodarstwa, no bo innych nie było. Ale czasy Idareta się, myślisz, skończyły? Ciężko powiedzieć. Zależy, ile go jest w naszych satach. A, okej. Okay. Tego chyba nikt nie policzy. No, a powiedzmy, że tak zwane lata świetności ma na pewno za sobą, tak? Tak. Później jednym tchem wymieniasz galę prążkowaną Red Deliciousy, czyli z tych wszystkich odmian masz, powiedziałeś, 3, których ceny jesteś zadowolony i w perspektywie wieloletniej decyzja o nasadzeniu tych odmian była słuszna. Tak, tak. No mówię, odkąd mamy paskowaną galę Red Deliciousy, no i jakieś tam jeszcze inne to jest z tych nowości, no to nie można mówić o jakichś klęskach, że było źle. Daje się z tego przeżyć co roku. I spełniasz marzenia? No może jeszcze do końca nie. Zależy, jakie marzenia. O, no to jakie marzenia? No, duże są marzenia. Już po części spełniłem. Mam 2 dzieci, żonę, więc już można tak powiedzieć, ale resztę przyjdzie czas. Dobrze, a powiedz mi, a kiedy podejmujecie decyzję z kolei o wyrwaniu? Co musi się stać, żebyście powiedzieli, dobra, na teraz koniec, to już na pewno nie przyniesie kasy? O wyrwaniu przede wszystkim no chyba wiek sadu, jak on wygląda. Proszę. Bo Piros no to szybko wylatuje, okay. A znowu i Daret, no też już wykarczowaliśmy, zostało kawałki Dareta i cena, no jeżeli nie płaci któryś rok, no to się karczuje. Okay. Jeżeli jest nieopłacalna odmiana, no to u nas w sadzie raczej karczujemy. I wymieniamy na coś innego. Nie, czyli szukamy może nowych odmian, które będą opłacalne. Powiedz, a to w takim razie, jeżeli byś się tak miał zastanowić, to jakby dla ciebie miała wyglądać idealna odmiana? Co by musiała, nie wiem, wyglądać, jak smakować? No to już jest jakby, puszczasz wodze fantazji i myślisz o idealnej odmianie. Idealna dla sadownika, czy idealna dla konsumenta? Ja wiem, że czasem ciężko połączyć te dwie rzeczy, ale postaraj się tak wybrać chociaż po 2 cechy dla każdego. No to dla sadownika, no to żeby była bezparchowa i plenna. O, tak? Proszę. A dla konsumenta, no to musi być smaczna i ładna. Okej. Okay. I teraz to pogodzić. Teraz trzeba pogodzić. Powiedz mi, a w ogóle jak duże jest wasze gospodarstwo, bo o tym chyba jeszcze nie wspominaliśmy. Nasze gospodarstwo ma około 20, raczej uprawia, ogólnie ziemi mamy 30 hektarów, na 20 hektarach rosną sady. I ty się zajmujesz ochroną i jak byś swoją, że tak powiem, rolę odnalazł? Ojejku, no wszystkim się zajmuję, jak to chyba w gospodarstwie. O, proszę bardzo. Czyli nie trzeba macie być z Sebastianem podzielonych takich obowiązków stricte, nie, ja odpowiadam raczej, za to. Raczej no może tam gdzieniegdzie są jakieś podziały, że coś lepiej, albo ktoś coś lepiej zrobi, wychodzi,
ale raczej staramy się razem. A te decyzje, które podjęliście, bo wtedy no, rzeczywiście posadziliście pierwszego Red Delicious'a w takiej ilości, tutaj powiedzmy na region, tak, trochę większej. Czy uważasz, że to były słuszne decyzje? Bo też trochę się wahaliście, co to będzie. Tak, no to nowość była i tak nie wiadomo jeszcze. No, pamiętam, że był spór między Kamspurem a Red Cupem. Tak? To nie? Ja byłem za Kamspurem, co bardzo dobrze, że wybiłaś z głowy, bo Kamspura już nie ma u nas. Okej, okay. Ale jakieś tam testy były rzeczywiście, parę tych odmian Red Delicious'ów. Tak, no mieliśmy trzy i był ten Red Chief, czyli Kamspur, był Jeronim i Red Cup. No i Kamspur w tamtym roku został wycięty, no bo nie płacił. Okej, okay. No to prosta. To ładny jest kalkulacja. Był wszystko ten, ale nie płacił. No słuchaj, i niestety... ty nie masz sadu dla piękności, no, dla kasy. Tak, go. To jest... no, on musi być ładny, tak? Tak? To ciebie musi cieszyć. No właśnie, musi cieszyć, a przede wszystkim co cieszy? No, na koniec cieszą pieniądze, tak? Która pora roku najlepsza dla ciebie jest w sadzie? Teraz czy jesień? Zima. A powiedz mi takie ostatnie pytanie, bo tak mnie nurtuje. Jaki tonaż się spodziewasz na jesień? Z gali na przykład, albo z Jeromina? Tak. W tym roku z palca. Tonaż? No. Tak przewidzieć po prostu jak po kwiatach, po kwitnieniu. No 70-80 ton. Przy gali? No gala poniżej 75 nie, do tej pory, czy to były przymrozki, czy nie, nie mieliśmy. No 70 to było tak najmniej. Dobra. Więc no, liczę, że 70 to jest takie minimum. Ładnej jakości. O jakości tak. Będziemy mogli porozmawiać później, bo to jest naprawdę akurat klasa. Nie było problemu do tej pory z jakością. Jedynie chyba, że jak grat jakiś, no to wtedy... Przypadki losowe, tego się nie da. A Jeromin? No też podobnie. No w tamtym roku było około 70, więc w tym roku też widzę, że raczej będzie podobnie. Jeżeli dotrwa do końca, raczej no, wszystko dobrze pójdzie. Wszystko, żeby dotarł. Tak, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to mam nadzieję, że takie będą plony. Słuchaj, zweryfikujemy to, ja będę w sezonie jeszcze ze dwa razy zapraszamy u was. A na końcu jakiś grill może będzie, jakieś małe podsumowanko? Tak, trzeba by jak najbardziej może coś zorganizować. Super, dzięki wielkie, że mogłam do was przyjechać. Dziękuję bardzo i zapraszam. Poznaliście Marka i braci Dębińskich, Sebastiana i Dawida. Mam nadzieję, że przypadli wam do gustu tak samo jak i mi. Dlatego wrócimy do nich już za kilka miesięcy. A w kolejnym odcinku poznacie następnych dwóch sadowników. Zapraszam.